Wszystko układa się albo tak, albo inaczej. Tęsknota do miejsc, od których jesteśmy daleko. Smaki młodości w ustach dorosłego. Złotobarwne pole i snopy siana wieczorową porą, gdy rolnik zdążył już wrócić na kolację po dniu wytężonej pracy. Zielone, wąskie alejki, okalane starodrzewiem, gdzieś przy zapomnianej stacyjce. Wonne resztki dnia w małej kotlince, pełnej chłodu i kosmatych muszek. Czasem pogoda jest ładna, a czasem brzydka. Lecz wszystko tworzy wspomnienie. Ten niepowtarzalny spokój. Nie opowiem tej historii tak, jak się wydarzyła, ale tak, jak ją zapamiętam. Where are we going now? Can you tell me, please? I don't know exactly. In Italian, please. Toscani, Chianti. In Rome, lo ascolti. Chianti, Virgin Znalazłszy w internecie skąpe informacje na temat docelowego punktu wyprawy, wysiadam w miasteczku o nazwie Colle di Valdelsa. Rychło przekonuję się o serdeczności i gościnności Toskańczyków. Poznaję ich gwarę. Uczę się różnicować Coca-Colę od Hola Holi. Tubylcy odwzajemniają się, przystępując do nauki polskiego. Vocali? Sì, 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 perché non vai a fare una trasmissione? Si aspira. Lo sto facendo. Allora, per esempio, vivo in Toscana. Qui la T è piena. Toscana. Toscana. Ma se dico Appennino toscano, prima della T c'è la O di Appennino. Appennino toscano. Ma tu non ti devi sforzare, devi dire la T normale, poi ti viene da sola. Appennino toscano. Che ne? Appennino toscane. Toscane. Sì, bravo! Ok. Pojawia się czasem pytanie o istotę magii miejsc. O to, czy można ten fenomen sprowadzić do paru słów kluczowych, takich jak niedostępność miejsca, jego popularność i legendarność, indywidualne doń podejście, irracjonalne pragnienie, by takie miejsce w ogóle istniało, potrzeba pielgrzymowania, tęsknota za sferą sakrum w świecie zakażonym epidemią McDonaldyzacji i racjonalizacji, przemijanie. I w końcu, po pokonaniu wielu zakrętów i przemierzeniu całego regionu Chianti, docieram szczęśliwie do willi z filmu Bertolucci'ego Sanremo. Paula staje się z miejsca moją Lucy z ukrytych pragnień. Paulo, płomieniu utraconego dzieciństwa, Arkadii, wonny płatku, moja duszo, mój grzechu, Paulo, miękko zainicjowane, łapczywe crescendo, kończące się długim, wibrującym fortissimo.
była Paula. Po prostu Paula. Letnim wieczorem, gdy stała bosa na jakiejś widmowej łące z rozpuszczonymi włosami, z rozkosznymi ustami o smaku moreli. Była moja Pau w zaciszu swego domu. A w moich ramionach zawsze była Paula. I to był koniec mojej jedynej toskańskiej przygody. Koniec mego pielgrzymowania. Zakosztowawszy czegoś, co można nazwać tylko magią, mogłem wybudzić się ze snu, który był tylko zmysłowym westchnieniem. Był snem i niczym więcej. Masha, you are playing with a banana.